proszę nie walić konia. Szlakiem Makłowicza zaszliśmy do Kosiarki i ma szybr założony, żeby nikt nie podpiął, nie zabrejtoli. No a co? I nie odjechał. Szybr bierze nieraz do domu. Kiepnij go tam, kiepnij go! Cześć, siemanko, witajcie w nietypowym początku vlogu 30 kwietnia 2002 roku, a ze mną jest Pawełek i Łukasz. Łukasz, pokaż się. Cześć. O, nie wiem, czy zapie kamerę, ale będzie go później widzieć. Vlog nietypowy dlatego, że jedziemy sobie w goście. Jednego gościa żeśmy po drodze odwiedzili, a już nie będziemy zdradzać, gdzie to było i kogo, co, jak. A jedziemy sobie, zobaczycie do kogo. O, też ode mnie jest Pawełek kawałek drogi. I zobaczcie, czym jedziemy. Jest to Volvo XC60 Nówka. Tylko nie pomyślcie, że kupiłem, bo to nie stać mnie, przynajmniej nie na taki samochód, chociaż może niedługo rząd tak działa, że będzie nas stać, nie Paweł? Tak, oczywiście. Farma fotowoltaiczna. Będzie dopłata. I słuchajcie, powiem może coś pobliskie o tym autku. Dostałem go na testy na majowy weekend. Dzięki uprzejmości firmy Nowa Volvo z Łodzi, salonu. Nowa Volvo w Łodzi. Pozdrawiamy panią Angelikę Wójcicką. Coś może o tym autku. Fajnie, bo mamy teraz taki właśnie sobie przejazd. Tym autkiem możemy go potestować, zobaczyć jak to działa. Jest to Volvo XC60 najnowszej generacji z silnikiem diesla biturbo, czyli chyba to dwie turbiny, z tego co rozumiem, plus silnik elektryczny, czyli to się nazywa Mild Hybrid bodajże. Nie Milf, nie? Nie, chyba nie Milf. Nie Milf, Mild Hybrid. Za młode na Milf. Czyli posiada 235 koni z diesla, plus 14 koni z silnika elektrycznego, który pomaga nam też tutaj, słuchajcie, przy ruszaniu z miejsca, przy odpalaniu, jak działa jako rozrusznik, przy ruszaniu z miejsca i jeszcze tam w kilku innych rzeczach, ja wszystkie na dokładnie nie pamiętam, bo staram się jechać wolno, też uważać wam tutaj mówić, bo dzisiaj jest ta majówka praktycznie, że można powiedzieć, no jest aktywność policji, którą pozdrawiamy i lub nie pozdrawiamy, dość duża. Volvo jest, widzicie, w automacie. Moja Toyota jest w manualu. Jeżeli na pierwszy rzut oka i odczucia, muszę powiedzieć, zamieniłbym się od razu. Już nie chodzi o cenę. Volvo praktycznie jest w maksowym prawie wypasie. Posiada wszystko, czego nawet ja tutaj nie wszystko włączałem i potrafię wam powiedzieć. Mamy taki, zobaczcie, duży wyświetlacz z Googlem od razu, że mówimy mu, gdzie sobie chcemy jechać. Wciskamy guziczek, no i on nam od razu proponuje trasę. Nie musimy nic wpisywać do danej miejscowości. Zegary elektroniczne, także mamy tutaj i możemy sobie włączyć muzykę. Oczywiście nie będzie nam świeciło trasy, a tutaj sobie, o stop mamy. A tutaj nam świeci nawigację z przodu na zegara. Znak, jak ktoś zobaczy, to będzie się może domyśli. Zobaczcie, pełna, wcisnę delikatnie, oczywiście bez tego klika, autko fajnie przyspiesza bardzo, tak można powiedzieć, bardziej łagodnie, a jak dociśniemy do klika do końca, no to jest w ogóle wtedy już taka petarda. W ogóle do góry mamy taki fajny panel, wszystko jest do tego, właśnie mamy ten szyber dach, który się odsuwa w fajny sposób, bo sobie tutaj pociągnę palcem po takim touchpadzie. On się teraz nam na przykład odsuwa do połowy, tak? Później i dalej, a jeżeli bym pociągnął tylko do połowy, to tylko się chyba Łukasz uchyla, nie? Dokładnie. Teraz zamykamy, pociągamy i się nam z powrotem zasuwa. Elegancko, jakby to powiedział jeden gość. Mamy przycisk SOS, lepiej go nie dotykać, bo to w razie jakiegoś niepotrzebnego nieszczęścia, słuchajcie, wzywam nam wszystkie służby. To może wydaje się, ta karta do tego jest, chyba że mój telefon jest sparowany i też to działa, tak? Wciskasz w razie nieszczęścia, jeżeli byś nie miał siły czegoś zrobić, pokazują cię służby, twój samochód i przyjeżdżają, jeżeli nie odbierasz, bądź nie potwierdzisz im, co się stało, to przyjeżdżają, lokalizują to auto i przyjeżdżają sobie do tego nieszczęścia twojego. Fajne takie lusterko jest, mamy z tyłu przyciemniane szyby,
Ono takie monochromatyczne w ogóle jest. A z prawej strony jest przycisk jakiś tam on call. I wciśniemy, łączy nas całodobowo z centralą Volvo. I możemy się zapytać, jaka u kogoś tam jest pogoda na przykład. Bo z takimi problemami pani Angelika powiedziała, że potrafią ludzie dzwonić. Ludzi im się czy coś dla hecy. No i słuchajcie, jechali i dotarły. I zobaczcie, gdzie dotarły. Nie ma. Zobaczcie, wiem, że większość właśnie domyśliła, gdzie pojadę. Cześć. Że do Niemena mordy mojej kochanej. Że zobaczyć rzepak, odwiedzić przed majówką. Pawełek tam, rozumiesz, już Romeo małe co nieco ogarnął. Recepta była przepisana, lek zaaplikowany. Tak, bo to było... są bardzo dobre. Pacjent jutro wychodzi ze szpitala po tym zabiegu. Od razu. Tak jest. Tak. Jak najlepiej. No niestety Romeo nie ma z nami, zrobił sobie w nogę kuku. Dokładnie. Musiał mieć zabieg na kolano. Teraz to i na kolanach do Częstochowy będzie mógł iść. Pozdrawiamy cię, Romek. Z ukręką przy mamie. A to powinno być odwrotnie. Kurwa. Także straciliśmy na rzepaku, tutaj sobie taki projekt z Piotkiem. Działamy. Ładnie, pięknie, rzepaczek rośnie. A właśnie to ciekawostkę może u mnie też powiemy, nie Piotrek? Że tu jest, są dwie odmiany. Jest ile procent, mówisz? 90. Jest podstawowej? Jest Escapello zwykłe, tej co właśnie z fazie zielonego pąka. A ta jest Alicja reszta. Alicja, dziewczyna, która ma przynęcać. Dokładnie. Robactwo do siebie. Robactwo do siebie, żeby nie siadało na pozostałym. Kąsa sobie tą, a tą zostawę spokojnie. Dokładnie, może dobra. Może wrócić, to zaraz będzie dzwonił, nie? Na szacowanie w tym razie. Bo już jest policja aktywna, nie? No. Niech przyjeżdżają, niech płacą, nie? Słuchaj. Ja generalnie w zeszłym roku widam, ja ubezpieczną kukurydzę w tym roku też mam. I przyjechali likwidatorzy, bo tam pokładła jakiś procent tej kukurydzy, wichury, co przyszły. I mówią, że generalnie to bardzo dużo osób zgłasza, a 70% zgłoszeń jest bezzasadnych. Aha. Bo na przykład u ciebie zmroziło, przyszły fale mrozów, ale sąsiadowi nie, ale na okolicy zmroziło, to sąsiad też daje, bo może przy okazji coś dadzą, nie? No. Tych powie Janusze takie, nie? Dokładnie. Bo wiele firm podchodziło, że jak ktoś dawało na przykład małe, zobacz, 20%, nie? Się wszystko nałożyło, nie? I zobacz, jaki ciemny jest. A, gnojówka. Wiesz co, nie skończyłem. I teraz tak, bo ktoś ubezpieczał, przyszły wichury, ja mu położyło, zgłosił mały procent, a że było dużo zgłoszeń, niektóre firmy podchodziły tak, że dawały, wiesz. Dzwoniły, pasuje ci tyle pieniędzy? Pasuje, nie przyjrzeli, nie oglądali. Niektórzy liczą, że w taki sposób zyskają pieniądze. Może się uda, tak? No wiesz. Nie, ja wolę od ciapka. Dobra. Wysłodki przywiozę. Pojedziesz? No. Dobra. Tylko teraz muszę przywieźć ten, cielaki, wiesz które. Dochodź. Idziemy z kamerką, co zwierząt. Gutwińscy państwo. Czytała. Czekaj, czy poznają, nie? Co? Nie, tam. Matkę to może jak ich poiła, to by wiesz. No to, koteusze, jak u mnie. Koteuszy, u mnie koteuszy jest tyle samo 50. O, prezesie. Patrz, że ten go przerósł, ty. No. O, skubany. Festy? Siema. A przychorował jeszcze. Nie, się przerósł go. No, prawie, że nie. Słuchaj, zawsze jest zasada. Te wolniej rosną, dostaniesz więcej pieniędzy. Ludzie tego nie rozumieją. Za kolor, ale on będzie mniej ważył i prawie to samo wychodzi. Jo. Albo siebie. Zdjęcie im zrobię, mogę? Zrób. Cielak, mogę ci zdjęcie zrobić? On już mnie zapomniał. Ma na imię? Krzychu. Jo, serio! Śmiej! Jak, wiesz, tu były te młode, nie? Co są tam. Robiłem ten, nie? Kogo, nie? Krzychu! Te zlepki, to, wiesz, Krzychu, patrz na mnie! Tylko nie kipuj, kurwa! Nie! A to na bok wyjeżdża w ogóle. Co? Przyjechał do nas po wodę, nie? Po szyjnie masz. Co? Masz po. Widzę właśnie, no. Ja na przykład tak, nie? To było ten, nie? Jak zakurwił, nie? Ty. Ściągło mu? Nie. Daszek prosty, to się wygięło. No dobra, ale jak to działa? To wychodzi dotąd i co? No bo zaraz zobacz. I to przestawiasz na bok? No. Co ty gadasz? Nie masz? No. Nie? No. Ja myślałem, głupi, że z całym słupkiem. Nie. O, dobra, to technika. Człowiek tyle lat przeżył, jeszcze takiego sprzętu nie widział. Nie? No, serio nie. Lata 70, 80. To było wtedy. I to normalnie tutaj ten, i to robi ten. I Paweł wyjedzie sobie i wykipujesz go na gnój. No. Dobra, no, nagram. To zajebiste będzie film. Tutaj. Dobra, dziękuję. Wyjeżdżam. Paweł, jedziesz! Z kupą gnoju się upierdoli. No tak właśnie, pojedziesz do Volvo. Kurwa, ja cię do Volvo nie biorę z potem, lecisz za nami. Jedzie? Jedzie, bez kitu. Okay.
Kiepnij go tam, kiepnij go! Ty, ale seryjnie, bo, teraz, bo to się ręcznie pcha ogólnie. Ręcznie, no tak. Ja myślę, że to silnik da, jak już daje, nie? Jest tu jakiś wsteczny? Piotrek, chodź na razie go zostaw, mam sprawę do ciebie. Poczekaj, zdjęcie ci zrobię. Poczekaj, poczekaj, zostaw. Na, ty, w wesołym miasteczku to byś musiał za to grube pieniądze zapłacić. Nara! W wesołym miasteczku to grubą kasę by trzeba za to dać. Ja myślałem, że taki silnik ma. Ja też myślałem, że to ma silnik, wciska sobie, a to trzeba ręcznie wyciągać. Znaczy wiesz, gdybyś miał taczkami wozić, to i tak jest bardzo fajne i takie udogodnienie, nie? Dokładnie. To są kasztany. Dobra, spoko. Byku, 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 byku. Są duże sztuki. Byku, 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 byku. Te to już prawie na odstawę masz. Tamte pierwsze, nie? No. Tak we wrześniu. Ciekawe, co ona będzie rosła, mi się wydaje, wiesz? Inflacja idzie, to wszystko powinno być raczej, wiesz. Naklejcie w kabinę. Na kabinę idzie naklejcie. Chciałem mu, ale... Aha. Z tego, że paczku Lida... Jak projektu do projektu, nie? Nie, bo bym nakleił. Na głowę bym mu nakleił, albo że idę wodę go, bo coś, nie? Nie, na wał, zostaw się na wał. Chodź na wał. Jadę się wyścigam, zaraz się zdobię. Panowie, kto naklei psu na czoło, stawiam litra. Ja. Ale nie, do ciebie nie. Ja powiedziałem panowie. Paweł, stawiam litra, nakleisz temu Azorowi na czoło? Lodzio, nie wolno. To jest Romana pies. To nie chodzi o to, ale wiesz. No ten tam nakleja, tam jest psu na czoło. Lordzio, Lordzio, chodź. Łapę, daj łapę. Lordzio. To do niego podchodzi. Gosia, bez obrazy. Psu i kobiecie się nie wierzy całe życie. O nie. Hazardowałem. Słuchaj, chodźmy do wału. Gdzie jest Piotr? Poszedł po ciapka. Po wytłoki trzeba przywieźć. Wał. To jest nowy wał. Nowy wał. Morawiecki. Takiego... Polski wał. Polski wał. Może pomarzyć o takim wale. Polski wał. Zalane? Ciekawe. Tak. Masz wodę w środku? No. Polski wał. No. Wał Morawieckiego. Nie, Morawiecki takiego wała nie zrobi. Naklejamy. To ja chciałem pokazać, bo żeby nie było domek jak domek, ale ta przyczepka mnie bardzo interesuje. Ty, Piotrek. Piotrek. To nie jest jakaś Romka posagowa? Ta przyczepa? Posagowa Romka? Popiel. Albo matki posagowa. Do tyłu, zarejestrowana jest. Co ty gadasz? Idź, nagraj to. Przegląd do kiedy? Hamulce ma? Hamulce pneumatyczne. Przegląd wyszedł? Bracie, SO760H. Nie, przegląd miał do wysy czwarty. Niemieckie. Chłopie, zobacz. O kurwa. Niemiec do dzisiaj dzwoni, żeby go odkupić. Ale jeszcze. Nie ma miękkiej ośki. No. Dzwoni, już dopłaci. Pasznik? Dokładnie. No. Tu tylko gdzie stoimy? Był pastuch, bo jest ogrodzenie. Tu biegały cielaczki. To stawiałem sobie tam, bo tam było takie koryto. No, pasznik. Tam koryto leży takie betonowe, nie? Da, chodź bliżej. Tu sobie odkręcam tam to, nie? Zaderwiało, bo się idzie. Tak, do góry. Rzucasz balota i ogień. Wstawiasz? Ciapkę odpalałem, nie? Balota stawiałem tak. Odwijałem. Zamykałem i ciapki sobie miały na tam na 2 tysiące czy dwa, nie? Fajne. No koni też mogłyby być, bo koń tutaj... Koń Rafał. Koń paszczu se tutaj też wsadzi, tak jak ja. No. Proszę nie walić konia. Ale zobacz. To ojciec wymyślił.
No nie, takie, bo ja widziałem podobny, tylko że okrągłe robią, wiesz, nie? Krzysiek, bierzesz na odwóz przyczepę do kukurydzy? Nie, Piotka załatwię mu robotę w Romaxie i przyjedzie na odwóz. I z tym, nie? Podbierasz, założysz, to już na przyjedzie. Zbierająca. Na trawę przyjedzie, no. Pod Tinger się chowa. No nie, no, gdzie ty? Panowie, a tu jest poważna sprawa, śliwkę trzeba pryskać po robocie. Szlakiem Makłowicza zaszliśmy do kosiarki, którą... Słyszysz? Szlakiem Makłowicza zaszliśmy do kosiarki, którą Piotrek kosi. Napotkaliśmy na osę, prawda? Kosi. I ma szybr założony, żeby nikt nie podpiął, nie zapierdolił. No a co? I nie odjechał. Szybr bierze nieraz do domu. I nie odjechał z kosiarką. Zobaczcie. Znaczek. Chodź, zobaczysz. Mercedes, patrz. Od MB. Znaczek Mercedesa każdy widzi. O kurde. Słuchaj, to nie o to chodzi jeszcze. Paweł, ty też nie masz piasta, aby będziemy się wapno, wpadniemy po siewkę. Tak. No jak? A to przyjedziemy Polona ze mną, ma hak. Przypomnę. O mój Boże. Czy ja się tu zmieszczę? Nie. Mario, uważaj. To jest gitara. Musisz zerować, czy nie? U ciebie na kanale takiego John Deere jeszcze nie było. Panie, albo Mercedes, albo John Deere, bo ja się gubię. To do John Deere. Nie musisz zerować na środek, jak BMK miała? Miało. Dobra, czwórka i heja. Czekaj. Patrz, kołuta, czekaj. O, dał jeden. Zamykaj drzwi. Obrzątamy u niemy na byki. Albo tu masz coś... A ja nie wiedziałem, że z tyłu coś masz. Czekaj, bo ja tu w ciapku to jest... O, tak? O, dokładnie, no. Jedź! On z tyłu coś ma, nie wiedziałem. Rozkręcony to 2800 idzie, tak. 2700 bez kitu. Coś mocy. Kurwa, opierdolnięcie jak pasa wtedy idzie. Po prostu, nie do tyłu. Patrzę, żeby zimy nie nabrać. Ja. Romek by mnie opierdol. Nie mam prawy w takim turze. A, całkowicie na siebie dawaj. To? O. Do przodu, no. Śmiało, śmiało. To nie jest case, nie? Wiem, no tak, ja to dobijam u siebie, nie? Tak daj w miarę do góry, żeby nie spadło. Tak teraz. Jeszcze pamiętam, miałem dziadka kiedyś. Jakieś? Miałem, ale 335, wiesz? A. Taki miał inaczej podnosił, bo miał normalnie tak 60. A, no i przesadany. Tak 60. Ja. Kipowanie też miał obok, nie? Co? Ciapę 335. Takie były wersje eksportowe. Lampy to miało jak 60. Z tyłu, wiesz, takie już. Ty, a u nas robią wspomagania do ciapka, ja byś sobie zafundował. Ja chcę, wiesz? Robią. Dobra, to. Wysypujesz? Wysypuj. Linka? No, linkę. Jak, pociągnąć? Kurde. Lata praktyki. Dawaj. Nie, z pomaganiem. Opuszczamy. Gdzie ten kogut, Piotrek, był? Dobra. Jest. Płycha w dół. Pieniądze na stół. Do tego wany, panie. Bayer. Tylko ja tutaj widzę, muszę powiedzieć, że musimy wspólnego live'a zrobić i zrobimy zrzutkę na wspomaganie dla Piotka do ciapka, bo się ciężko kręci. Nie, John Deere.
No dobra, ale wiesz jak ty... mówię, a drzwi. Wspomaganie się... A, wspomaganie się zakłada w żaglu, żeby ci jeździło w turze? Wiem. Ale co? Znajomy ma elektryczne. Też można? No. O. Włączasz zapon na postoju. A będzie to co innego. To dobra, słuchajcie, cielaki mi widzieli, paszy my nawieźli. Paszy my nawieźli, kończymy dzisiaj. Może dzisiaj jeszcze podobać, zresztą nagramy, ale żeby za długo nie było i za nerwowo, nie? Na ten moment kończymy. Heja, trzymajcie się. Nara, cześć. Ale mu wymusił pierwszeństwo. Jesteśmy w Łodzi. Ulica Kolumny 1. Na tym się kończy. Fajna, bardzo fajna. Wszystko co dobre szybko się kończy, więc nasza przygoda z Volvo. Na ten moment, może jeszcze kiedyś coś, inny model. Szczęśliwie wszystko udało nam się. Jak widzicie, bezawaryjnie dotrzeć na miejsce. Także jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować Volvo za wypożyczenie auta. Jedziemy, zaczynamy się w Poletek, słuchajcie, na ten rok. Także już możecie powoli widzieć, gdzie będzie impreza. Na tych dwóch polach, znaczy to jest jedno pole przedzielone drogą. I słuchajcie, tam planujemy sobie tutaj, siejemy na początku odmianę 306P. Dwa siewniki, żeby sobie po prostu tutaj oddzielić. Żeby sobie oddzielić, wiadomo, brzeg pola zawsze może być gorszy, niż żeby ktoś odmiana była pokrzywdzona z cystowych. Stąd ten właśnie pomysł. Tutaj patrz, świeża łąka, wdało się jakiegoś gówna, nie wiem czego tam, zielonego. Także jak będzie impreza, to już będziemy mieli trochę dostępu. Tam będzie wykoszone, zrobimy jakiś pancake, no i grill obowiązkowo, albo gorochówka. Zobaczymy, co w tym roku się uda nam wymyśleć. Tak jak widzicie, siejemy ten Fandom 718 Vario. Czyli to jest 180 koni, czy więcej? No, niecałe 180. No, czyli powiedzmy, możemy założyć 180 koni. Który to rok jest? 2016. 2016. Fajne właśnie jest to zobaczyć, ta szyba do góry. Do tura idealne. Albo słońce wkurza cię i właśnie świeci Michałowi od tej szyby, więc sobie to zasuwa, nie? Miejmy nadzieję, że chłopaki wsypali też z nasion. Bo tylko robimy te dwa przyjazdy kontrolne. Jeżeli ktoś by chciał zapytać, dlaczego nie ma GPS-u, dzisiaj podjęliśmy ten temat. I Daniel powiedział, że różnie się sieje, tereny leśne, obok różne, tak dalej. I przy tej prędkości siewo, jak chłopaki jeżdżą, przy poletkach tego nie robimy, ale przy dużym polu, to tam Michał spokojnie sobie jedzie te 17 na godzinę albo więcej. GPS potrafi gubić sygnał po prostu i wtedy może być dopiero bez znaczników kłopot. Nie wiem, u mnie te fenty stoją cały czas, muszę kiedyś pojeździć sobie tym fentem. Ja nigdy nie ogarnię, jak ta Vario działa, czy nie. Na pewno super. Komfort jazdy jest na pewno bardzo dobry. Nawożenie, jakie stosujemy, to nie będę mówił wam o marce nawozu, bo nie chcę reklamować, albo zbyt hejtowany. Jest to NPK 8-20-60. Ktoś tam się domyśli, co to jest. Jakaś tam siarka, coś tak dalej. I dodatkowo tutaj akurat lecimy z Fizy Startem, czyli z podsiewa nawozem, mikronawozem podsiewowym, a dalsze nasze poletka, które będą na końcu, będziemy siać. Lecimy, nasiona dosypane, słuchajcie, ta szybko działamy, teraz z bioagresją doświadczenia jak w zeszłym roku. Zaprawiliśmy nasiona blackjackiem. Zobaczymy, jak to będzie sypało. Ile zaprawiałeś? Mów, nawijaj. Zaprawiałem jedne, w dwóch wariantach będziemy zaprawiać. Jeden wariant 200 ml blackjacka na 100 kg nasion. Drugi wariant 500 ml na 100 kg nasion. W zeszłym roku robiliśmy 100 i 200. W zeszłym roku było 100 i 200. A teraz na bogato. Przyniosło to zadowalające efekty. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. Dobra, czyli do obiadu jeszcze chwilę. Zrobimy najpierw sobie te zasiewy i polecimy na obiad. A co to tu takie leży? Takie. Całe szczęście, że to u matki na warzywniku, nie na moim polu. Przerzuciłeś? Nie, no to nie ruszałem, zobacz, to samo z siebie, no. Tu pewnie marchewka, bo dynia będzie rosła kiedyś sobie tam. No masa to roboty wymaga, słuchajcie. Żeby później, na końcu, mogliśmy się razem spotkać, zjeść grochówkę sobie
razem się pobawić, to zobaczcie, to kosztuje roboty. I teraz tak, żeby Michał efekt był miarodajny, tu już wyłączamy mikro. A, czyli tam mikro szło. Tam szło. Daliśmy, bo mamy taki kaprys. Ale nawet na kontroli też szło? Znaczy to jest na normalne szło, nie? Po prostu to będzie ścięte wcześniej, to będzie okay, ścięte to wcześniej. Przejdziemy jeszcze kontrol. Bez mikro. No. Po tej stronie. Zobaczcie jak pisze. Po kamienia się nie przewróć. Podniósłbyś babci tego kamienia, naprawdę. Ty jeszcze do siebie uważaj, jest czas, człowieku, czas do przyjdzie. Ale by się twoja babcia ucieszyła. No pewnie tak. Nie krzyczałaby tyle na ale negus jestem i nie bardzo mi się chce schylić. O, proszę bardzo, ty się schyli i jeszcze wyrzuci. Tylko nie w truskawki, cholero jasna. Ale no tam są takie trzy ładne rządki za tym zbiornikiem na tę wodę, no ciepłą. Na zbiorniku, no prawie w truskawki rzucił. Ale zobaczcie jak Miszek kwitnie, zobaczcie. Czereśnie kwitną, czyli taki no czas petarda. Witajcie w dalszej części vloga. Mamy już kolejny dzionek. Tak, wam obiecałem, że troszeczkę więcej będzie do nagrywania, no będę starał się to robić. A co robimy? No jak widzicie, na razie jeszcze krukowiak. Będzie może coś wkrótce nowego, zobaczymy. I pryskamy zboża herbicydami na chwasty, słuchajcie. Większość miałem robione w zeszłym roku miotłę jesienią. Teraz mam więcej czasu, większą swobodę, jakby było robione preparatem Pontos. Stąd teraz tylko lecę poprawkę na dwuliścienne diatlonem w dawce 50 gram na hektar. Do tego olejacz, adiuwant dasz, pół litra na hektar. Jak widzicie już praktycznie przedostatni opryskiwacz mi został. A żeby was tutaj nie nudzić na polu, będę się starał wam z ciągnika z kabiny nagrać, jak ta pszenica, pokazać jak te przynajmniej dwie odmiany pszenicy wyglądają na ten moment, bo trochę się niepokoję, nie powiem. Przysłowie mówi, Zofia kłosy rozwija. Nie powinno zdążyć to wszystko, no ale mamy 20, byle by nie było 20, mamy 7 dziś. Z racji tego, że było długo zimno i sucho przede wszystkim, bo od lutego to nie padało za 40 dni później, no to sytuacja jest tego rodzaju, że te pszenice nie są takie jeszcze, wiadomo, te co były wcześniej siane, może w krótkim innym czasie pokażę wam mokkę Lima Grain'a. No ona wcześniej siana i widzę, kto zasiał wcześniej, jak mam przeżyte wcześniej siane, to one naprawdę zboża są ładne. Ja nie twierdzę, że te są brzydkie, ale jednak nie są już takie wyrośnięte, późno siane po kukurydzach czy po zbożu, nie są takie duże, ale może nie będę o tym mówił tak dużo, po prostu tak jak mówię, miotę mam zwłoczoną, lecimy z dwuliścienymi, gdzieś tam zaczynam powoli już w przężytach i w jęczmieniu zrobiona jest T1, tak jak widzieliśmy na ostatnim filmie, także teraz tylko zostaje nam parę groszy diatlonikiem oblecieć. Widzimy się na polu. Słuchajcie, jesteśmy już na polu. Odmiana Asory Obronkowskiego. Pszenica z ganem żyta, jakby ktoś nie pamiętał. No tak wygląda ta odmiana na ten moment. Dlatego się śmiałem, że przysłowie, gdzie te przysłowa, przysłowia Sofia Kłowy rozwija za 2 tygodnie. Ale te pszenice, które były późno siane, różnie, słuchajcie, to się trafia. Ja widzę, że niektóre lata, większość, że się późno sieje i jednak jest fajne, a jak są takie wczesne wiosny, bardzo chłodne, zobaczcie, tam daleko dopiero czyżnie kwitnie, bardzo chłodne i suche, to te zboża jednak dostają mocno w tyłek. Ja widziałem na okolicy całej te późno siane były wszystkie fioletowe, rzepaki fioletowe, więc zobaczcie, no to ten moment tak, to ładny kawałek, tylko słuchajcie, niekształtny niestety. Tam gdzieś z winkla, tutaj ta chałupa w środku, tam w ogóle taki cypel. A 60 daje radę. Słuchajcie, zaczynamy w miejscu, gdzie skończyła mi się poprzednia beczka, startujemy. Długo nie będę gadał, bo będzie hałas, więc pokażę wam tylko, jak to ogólnie to wygląda. Lecimy.
się. Zdjęcia ładna. Akurat tutaj bardzo prosto posiane. Wystarczy sobie żądek upatrzyć, jak masz odmierzone. I sprawa załatwiona. Też tutaj byłoby mi bardzo, słuchajcie, bardzo niewygodnie mówić, bo tu jest mnóstwo roboty, bo jest ten cypel taki. I kurda, masę wybijania, wyłączania, włączania. Ceny maszyn, wiecie, jakie są kosmiczne, więc nie wyobrażam sobie, trochę kosztuje nawigacja czy opryskiwacza. Włączamy po kolei, po pole zwinkla, a tu już mamy opryskane. Nawigacja sama by nam wyłączyła. No ale byłoby zbyt łatwo. A tak, 60 też musi mieć co robić. To więc zapamiętałem sobie miejsce, dokąd mam. Robercik jak był do pomocy, było prościej. Z tego winkla to jest naprawdę paskudnie. Dobra, możemy załączać powoli. Żeby jechać na kupę, że tak powiem. To był, to pamięta, pole. Jesteśmy na pszenicy producent, sianej bezorkowo. Po poletkach prosto w mulcz. Jeszcze tam dzisiejsze sztuki na dole widać. Tak to pole, zobaczcie, wygląda. 29 termin siewu października, prawie wszystkich świętych. Dzień pokazów. Czyli te późniejsze jednak są mniejsze, ale myślę, że jeszcze ona pokaże potencjał i da sobie radę. Ciekawe, czy złośliwość losu dzisiaj, ale to później wam powiem. Bo tu już ostatnie opryski herbicydowe tym biatlonem zrobimy sobie tutaj. To, co Pontos zostawił na dwuliścienne po zabiegach jesiennych. I finito, tylko dlaczego o tym mówię. Zawsze mam tak, że pryskam. Gdzieś tam 15 arów, 10 zostanie i braknie. I muszę jechać do lasu za te 15 arów dokończyć, bo nie będę syfu robił. Przyjadę się, trochę wam nagram z kabiny, jak ta pszenica tu wygląda, żeby po całości było widać. A proszę ja was. A, patrzę, czy tu nie pałownie jedzie. Nie, chyba nie. Drogą. A wiecie co? A sytuacja jest tego rodzaju, że w dalszej części vlogu będzie niespodzianka. Mam zamiar jechać w sobotę, kogoś odwiedzić. Chyba że Kasper wrzuci na miniaturkę i zobaczycie kogo. Ale mega chłopaka lubicie, ja też go bardzo lubię. Widzicie, tu już 306 posiana, bo mamy gdzieś na hektar. Czysto teoretycznie 4 zrobiłem, niby powinno starczyć, ale tak gdzieś pole ze skosa, a tu jest wigla będzie, jak większość tych moich pól, no to będzie sytuacja, że kawałek braknie i będzie Krzysztof pędził do domu. Ewelina już jest szykowana, że ma szybko przyjść i wodę odkręcić. Poza dolać. Dobra, tu już mamy jechać. I dentysta. Często mam tak. Pryskam pole gdzieś. 10 metrów brakuje dojechać. Cyk, koniec oprysku. Nie wiem, czy je wyjdę sobie przemierzyć, bo tutaj zawsze zapamiętywałem sobie na końcówkę opryskiwacza roślinki, gdzie dojechałem, a tu jednak pryskałem wcześniej. Muszę tu jednak chyba zrobić w ten sposób. I cyk, dotąd. O! Przestrzał był o całą jedną piątą opryskiwacza. Będziesz krzyku widział? Będziesz.
Nie jedzą. Po kukurydzy na ziarno, no pierwszy raz.